Szanowni nauczyciele, szanowni rodzice, drodzy uczniowie. Smutne jest życie poganina. Smutne jest życie poganina i smutna jest jego śmierć. I nie przez przypadek mówię to akurat w święto świętej Agaty. Można by powiedzieć, że to ją spotkał ciężki los. Zamęczona na śmierć. Męczenniczka, która oddała swoje życie w młodym wieku wśród tortur dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. A jednak to ona jest szczęśliwa. A ci, którzy ją torturowali i wszyscy, którzy w Pana naszego Jezusa Chrystusa nie wierzą, są biedni, są smutni. Taki poganin, również taki poganin czasów obecnych, taki współczesny neopoganin, który być może jest ochrzczony, który być może nawet raz do roku pójdzie do kościoła na tak zwaną krótką mszę poświęcić pokarmę. Taki z imienia jeszcze katolik, w praktyce jest poganinem. Nawet w zasadzie jego los jest dużo gorszy niż prawdziwego poganina z krwi i kości, który nigdy o Panu Jezusie nie usłyszał. A więc taki poganin XXI wieku, można powiedzieć polski poganin XXI wieku, smutne ma życie. Otóż każda trudność jest dla niego czymś, przed czym będzie uciekał. Drogie dzieci, dla was być może jeszcze tak naprawdę nie wiecie, jak wiele trudności w życiu was czeka. Wraz z postępującym życiem, z dorastaniem, dojrzewaniem i w końcu dorosłością, pracą zawodową, wiele tych trudności będzie. A dla takiego poganina każda ta trudność jest rzeczą straszną, rzeczą, przed którą się ucieka. A więc najpierw taki poganin będzie próbował uciec przed tym, co nieprzyjemne. No a człowiek musi pracować. Praca zwykle wiąże się z trudem. I tak nasze życie w dużej mierze, wielki jego procent spędzamy na rzeczach, które nie są jakoś szczególnie przyjemne, a które musimy zrobić po to, aby utrzymać się przy życiu. A więc dla poganina każdy trud, każdy wysiłek włożony w to, żeby zarobić na swoje życie, na swoje utrzymanie, będzie rzeczą, przed którą trzeba uciekać. I taki człowiek będzie starał się jak najszybciej uciec, jak najszybciej wykonać te swoje rzeczy, które musi zrobić po to, żeby znaleźć coś przyjemnego. A więc już na samym początku widzimy, że dla poganina 70% jego czasu, czasu jego życia jest stracone. Nie ma sensu. Robi się je tylko po to, taki człowiek wykonuje pracę tylko po to, żeby móc jakoś istnieć. Jest to zło konieczne tylko po to, żeby później uciec jak najszybciej do czegoś przyjemnego. Ale czy taki człowiek znajdzie później radość, jak już ucieknie na chwilę od swoich trudów, swojej pracy, od swojego znoju codziennego, gdy taki człowiek ucieknie na chwilę w rzeczy, które sprawiają mu przyjemność, to czy tam znajdzie odpoczynek, czy tam znajdzie radość? Nie. Dlatego, że te doczesne sprawy, doczesne przyjemności, one wydają się tak wspaniałe, tak długo, jak jeszcze ich nie osiągnęliśmy. A w tym momencie, gdy człowiek już je ma, to nagle, już w zasadzie w tym momencie, w samym momencie osiągania, nagle wydają się być błahe. Nagle człowiek chce czegoś innego, nagle chce czegoś więcej, bo nasze serce nie jest w stanie się zadowolić tymi rzeczami stworzonymi. I człowiek, który stale goni za jakimiś stworzeniami po to, żeby szukać w nich radości, stale jest właśnie w pośpiechu, stale próbuje coś dogonić, ale jest to gonitwa za wiatrem. Gonitwa, która nie może się powieść. Taki człowiek nie osiąga radości, nie osiąga celu, nie osiąga szczęścia, bowiem w tym momencie, gdy już wydaje mu się, że ten cel ma, no to się okazuje, że no w sumie to chciałbym więcej. W sumie to chciałbym coś innego. W sumie to chciałbym jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, jeszcze więcej. A więc taki człowiek, który żyje bez Pana naszego Jezusa Chrystusa, trud tego życia jest dla niego czymś, przed czym będzie uciekał. Czymś szarym, strasznym, smutnym. Szczęście tego świata będzie czymś, co będzie gonił
ale na próżno, bowiem gdy już osiągnie, okaże się, że to za mało, że to tak naprawdę nie daje szczęścia, a za chwilę znowu pojawi się tak czy siak trud tego życia, z którym trzeba się zmierzyć. No i w końcu, gdy taki człowiek w ten marny sposób przeżył całe swoje życie i staje w obliczu śmierci, no to jego śmierć również jest smutna. W swoich oczach, czego on się tam spodziewa? Czy może z ufnością oczekiwać na sąd Pana naszego Jezusa Chrystusa? Czy może radować się w swoim sercu, że oto spotka Pana Boga, który go stworzył, który chce go obdarzyć szczęściem? No nie, bo jego spojrzenie tak daleko nie sięga. On śmierć widzi jako koniec wszystkiego. Widzi tylko ten smutny koniec, umieranie, powolną śmierć, jako coś straszliwego, jako coś niepewnego, bo nie wiadomo, co ta śmierć przyniesie. I tak życie, które w dużej mierze było uciekaniem przed szarym trudem tej doczesności, marną pogonią za marną nagrodą i to życie zwieńczone strachem. Strachem przed śmiercią. I wieczność takiego człowieka również lepsza nie będzie. Bowiem zda on sprawę z tego, że nie wykorzystał swojego rozumu, żeby poznać prawdę. Że nie wykorzystał swojej woli, aby ukochać Pana Boga. Że nie wykorzystał swojego życia, aby Jemu służyć. Smutne jest to życie człowieka bez Pana Jezusa. Smutna jest jego śmierć i straszna jest jego wieczność. Natomiast zupełnie inaczej rzecz się ma z tymi, którzy żyją dla Pana Jezusa. Którzy naprawdę żyją dla Pana Jezusa. Tak jak wspomniałem na początku, ten poganin może być ochrzczony. On może być człowiekiem, który nazywa siebie katolikiem. Ale człowiek, który naprawdę stara się żyć dla Pana Jezusa, on żyje zupełnie inaczej. Jego trudy są rzeczą cenną, są rzeczą wielką. Przecież człowiek, który cierpi dla Pana Jezusa, który składa w ofierze nawet drobne umartwienia tego życia w zjednoczeniu z Panem Jezusem, przecież on może zbawiać duszę. Drogie dzieci, każdy z was może, przyjmując drobną trudność codziennie, umartwiając się w jakimś drobnym tylko, w jakiejś drobnej tylko rzeczy, może zbawiać duszę, może wysługiwać łaski, które będą prowadziły duszę do zbawienia, chroniły duszę przed piekłem, być może wyrywały właśnie takiego poganina ze szponów niewiary, ze szponów obojętności religijnej, a więc ostatecznie ze szponów piekła. Każdy drobiazg może być rzeczą wielką i cenną. Życie tego, który jest zjednoczony z Panem Jezusem, jego trud jest rzeczą drogocenną, cenniejszą nad złoto i klejnotę. Każdy drobiazg tego życia staje się czymś wielkim, czymś niezmierzonym. Radości tego życia nagle odnajdują swoją właściwą wartość. Otóż człowiek, który raduje się z Panem Jezusem, potrafi radować się zawsze. Jego potrafi zadowolić każdy szczegół. I paradoksalnie, ten poganin, który gonił cały czas za ziemskimi przyjemnościami, on nie mógł znaleźć szczęścia w żadnej rzeczy stworzonej. Jak tylko osiągał jakieś szczęście, to już chciał od razu więcej. A człowiek, który nie pokłada nadziei w rzeczach tego świata, który chce żyć dla Pana Jezusa, ten człowiek jakby w nagrodę otrzymuje od Pana Boga właściwe spojrzenie na rzeczy doczesne. Także każdy najmniejszy drobiazg jest w stanie sprawić mu radość. Także zadziwia się kwiatem przy drodze i gwiazdami na niebie. Także każdy drobiazg potrafi sprawić mu wielką radość. Jak ten człowiek, ten poganin, nie mógł znaleźć radości w najbardziej, najmocniejszych doznaniach, w największych rzeczach, w największych bogactwach. To wszystko nie jest w stanie go zadowolić. Tak człowiek, który naprawdę kocha Pana Boga, znajdzie wielką radość w rzeczach najdrobniejszych. A więc trudy stają się cenne, a radość staje się łatwo osiągalna. I wieczność nie jest straszna. Śmierć nie jest niczym, czego ma się o taki człowiek obawiać, który żyje z Panem Jezusem. Śmierć jest przecież tym momentem, który łączy go z tym, dla którego przez całe życie istniał, któremu przez całe życie służył. Taki człowiek nie boi się śmierci, nie boi się sądu i oczekuje nagrody.
oczekuje nagrody od tego, któremu przez całe życie służył. I taka była między innymi właśnie nasza święta Agata, której święto dzisiaj obchodzimy. Dzisiaj, gdy kapłan ubrany jest w szaty czerwone właśnie ku czci jej wielkiej miłości i jej krwi męczeńskiej. Ona była właśnie taką osobą, która wszystko dla Pana Jezusa oddała, która pośród największych cierpień zachowała spokój, zachowała radość i pomimo śmierci w młodym wieku jej życie było radosne. Pomimo tego, że nie goniła za rzeczami tego świata, to znalazła to szczęście wieczne, znalazła spokój już w tym życiu i radość wieczną w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.